Lotus tus Maria, totus tus Maria. Zdarza się także, że czasem nie bierze się pod uwagę wolnego wyboru tych, którzy mimo pozwolenia na udzielanie Komunii Świętej i na rękę pragną przyjmować ją bezpośrednio do ust. Trudno więc o tych wszystkich, a bolesnych sprawach nie wspomnieć w kontekście niniejszego listu. Pisząc to, w niczym nie chcę dotknąć tych osób, które praktykę przyjmowania Chrystusa Eucharystycznego na rękę, tam, gdzie została ona zatwierdzona, wkładają ducha najgłębszej czci i pobożności. Nie należy jednak zapominać o podstawowym urzędzie kapłanów, którzy w czacie świętym zostali konsekrowani, aby reprezentowali Chrystusa kapłana. Dlatego też ich ręce, tak jak ich słowa i ich wola, stały się bezpośrednim narzędziem Chrystusa. Właśnie dlatego, to znaczy jako szafarze Eucharystii, oni mają główną i całkowitą odpowiedzialność za święte postacie. Ofiarują chleb i wino, konsekrują je i następnie rozdają te święte postacie uczestnikom zgromadzenia, którzy pragną je przyjąć. Diakoni mogą tylko i zanosić na ołtarz dary ofiarne wiernych i rozdawać je, gdy zostaną już konsekrowane przez kapłana. Jakże wymowne zatem, chociaż późniejsze, jest w naszych święceniach łacińskich i namaszczenie rąk, jak gdyby tym właśnie ręką potrzebna była szczególna łaska i moc Ducha Świętego. Dotykanie świętych postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych, którzy mają święcenia, co wskazuje na czynny udział w szafarstwie Eucharystii. Wiadomo, że Kościół może dać takie uprawnienie pewnym osobom poza kapłanami i diakonami, czy to akolitom spełniającym swoją posługę, zwłaszcza gdy przygotowują się do święceń kapłańskich, czy innym osobom świeckim, gdy zachodzi po temu prawdziwa potrzeba.
ale zawsze po odpowiednim przygotowaniu. Tutaj przerwę te czytanie. Listu pasterskiego papieża Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Przeczytałem dwa punkty, 10 i 11. Stu Słowa Bożego i stu Chleba Bożego, Chleba Pańskiego. Następnych wystąpienia zastanowimy się nad znaczeniem słów papieskich, jak i będziemy sięgać do kolejnych dokumentów papieża Jana Pawła II. Dziękujemy Ci, Mateńko, a że jesteś z nami. Obraz Jana Pawła II to patrzę na wyjście z tego strumienia, taki świecący, taki inny, a dający do myślenia, taki świetlisty. Prowadź nas, o Maryjo, do Twego Syna, Króla Przenajświętszej Eucharystii, do Twego Jezusa Eucharystycznego. O Maryjo, Matko nasza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Totus tuus Maria, totus tuus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesia.